Witam wszystkich ponownie z tej strony Maku. Jest wcześnie, jeszcze trochę zaspany jestem. 5:15. Godzinkę się spóźniłem, miałem być tutaj trochę wcześniej. Ale tak, jestem na Pogoli Czwórce, takiej dosyć niedostępnej plaży. Raz miałem tu okazję poszukać. Znalazłem tutaj jakąś srebrną obrączkę, jakąś zawieszkę. No ale tutaj później przyjechałem parę razy, to zawsze jakieś wędkarze obozowują, wędki porozstawiane, nie dało się tutaj wejść. Ale dzisiaj mi się udało, mam tutaj kawałek plaży. Na razie pochodzę sobie tutaj, pozbieram kapsle i drobne z tej plaży. A jak się zrobi trochę cieplej, to sobie skoczę do wody, na głębszą wodę. Dobra, to na tyle, miłego oglądania i do zobaczenia. Już jakieś 5 minut chodzę, mam dwie baterie, śledzia, 3 kapsle i teraz w końcu wpada monetka, 20 groszy. Dobra, lecimy dalej. Minutkę później, po dwóch kapslach jest dwójka. Dobrze się zaczyna. Tutaj po tej plaży będę chodzić za jakieś półtorej godziny na pewno. Dobra, lecimy dalej. Jest pierwsza złotówka, sygnał 51. Jest złotówka. Ale jeszcze tutaj dzwoni w tym. Jeszcze tu zobaczę, może jeszcze coś będzie. Przegrzebałem i wypadła jeszcze jedna złotówka. Waziko znowu w jednym miejscu, spoko. Dobra, słoneczko wychodzi powoli i lecimy dalej. Teraz sygnał na żywo, spróbuję kopnąć. Jeszcze takiego nie widziałem. Stałe cały czas 99. Dobra, wykopę, zobaczymy co to będzie. No i wykopałem. Jakaś mina. A nie, pokrywka od garka. No to czad. Ale fancior. Dobra, lecę dalej. Sygnał 49:50, gdzieś, o jest, 50 groszy, czyli jeszcze tam wpadły jakieś grosiki, dwugroszówki, parę dziesięciogroszówek, ale nie nagrywałem, jakieś grubsze nominały będę tylko nagrywać, a na podsumowaniu i tak będzie wszystko widać. Dobra, lecę dalej. Teraz sygnał 76, leży na wierzchu. Na razie nie wiedziałem co to, ale już widzę, że to guzik. Nic specjalnego, zwykły jakiś guzior. Jakiegoś płaszcza płaski. Dobra. Chyba będzie następny moniaczek. Sygnał 49, o dokładnie. 50. Jest 50 groszy. Super. A tu ktoś gacie jeszcze zgubił. Jakby co, to leżą na Pogoli 4. Nie zabieram. Jeszcze jeden sygnał. Znowu. Dwa sygnały w jednym dołku. Teraz wyczuwam, że to będzie chyba złotówka. Ale już. Jest. Jest, dokładnie. Złotóweczka, ładnie sypie. Dobra, lecimy dalej. Sygnał 70, 69, 70, przeważnie tak wychodzą. Jest. Dwójeczka, super. Już jakieś 40 minut. Niecałą godzinkę chodzę. Z 8 zł już ponad mam chyba.
takie małe miejsce, by nawet spoko. Jeszcze do wody wejdę, położę. Dobra, lecimy dalej. Teraz myślałem, że chyba jakaś tak, na ścieżce, że jakaś może starsza monetka wpadła. Może nic takiego, ale to jest współczesne 2 grosze. Takie już zajechane. Moneta chyba jest zrobiona, nie wiem. No i teraz taka sytuacja, że kopnąłem kapsel, sygnał 75, typowo na kapsel, ale po wykopaniu wyszedł chyba łańcuszek. O, dokładnie. Patrzcie, jaki strzał. Łańcuszek. Drugi raz mam taką podobną sytuację, że przy kopaniu kapsla przez przypadek wykopałem łańcuszek. Ten jest jakiś rozerwany, nie ma tego łączenia. Nie wiem, chyba srebro. Może gdzieś tutaj uciąłem sitem. Dobra, poszukam jeszcze, może znajdę tą drugą część. Nie, pogrzebałem, ale niestety nie znalazłem tej drugiej części. Ale to nic, kawałek jakiegoś łańcuszka jest, chyba sreberko. Dobra, lecimy dalej, jeszcze mam. Jeszcze tutaj nawet nie byłem w tej części. Dobra, lecimy dalej. Teraz taki brzydki sygnał. Pewnie jakiś gwóźdź albo jakiś drut będzie. A tu monetka. Ale nietypowa, bo 2 eurocenty. Moje pierwsze, bo jeszcze eurocentów na naszych plażach nie znalazłem. Szkoda, że nie 2 euro, ale no cóż, 2 eurocenty też mogą być. 2 euro to tylko ulubione monetki u Egona, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobra, lecę dalej. I jest następny muniaczek, sygnał 51, złotóweczka, super. Jedziemy dalej, jeszcze tutaj ten kawałek mam, tu już zrobiłem. Zeszło mi jakąś ponad godzinę, no to myślę, że tutaj jeszcze drugą godzinę. Dobra, lecimy. Zrobiłem sobie małą przerwę. Ruszyłem teraz jakieś 20 minut i nic. Teraz wyciągnąłem z tego dołka 2 kapsle. Dalej sygnał. I jest 20 groszy. Dobra, kawałek jeszcze tutaj mam. I teraz z jednej dziury 2 monetki i gwóźdź. 50 groszy, 20 groszy i kawał gwoździa. Na razie tutaj sama drobnica, mnóstwo syfu, pełno kapsli, zrywek. Wpadałem jakieś 10-20 groszówki, ale nic specjalnego na razie. Jeszcze tutaj kawałek mam. No i sytuacja została podleczona po tej drobnicy, w kapslach chyba z 50 wpada 5 zł. Elegancko. Dobra, jeszcze kawałeczek i za niedługo do wody. Z jednej dziury teraz mały depozycik. 40, 55 groszy. Nieźle. Dobra, już kończę tutaj tą plażę. Tutaj jeszcze ten kawalątek tylko mi został. Cieplutko się już robi i zaraz skakuję do wody.
Pierwszy ołów dzisiaj. Ładna kula. Wygląda jak muszkietowa. Ale to wędkarskie. Dobra, jeszcze troszkę. Już były jakieś kapsle. Teraz coś takiego. Chyba antena. Możliwe, że antena. Teraz taki strzał. Dwie monetki w jednym sitku. 3 złote. Super. Teraz taki strzał. O kurde. Kawał ciężara, 50 gramów. Ładny. Dobra. Tym razem 3 monety w jednym sitku. Kurde. 90 groszy. Nieźle. Chyba kopnięte. A. 2 grosze. Wcześniej jeszcze sprężynę na ryby. Koszyczek taki. Bo sygnał był taki łamany, świeciowaty. Później coś ładnie biło. Ale chyba z 7 czy 8 razy kopnąłem. Tak. Ale zobaczcie, co trafiło. Jak widziałem, ten śmieciowy sygnał był. Było to żelastwo, pełno kamieni tam, zgniecione to wszystko. Ale tutaj się wyłoniło. Patrzcie. Pierścionek. Mega. Się mu przyjrzałem trochę z bliska. Sreberko. Jest tam 925 próba. Trochę taki zgnieciony, nie wiem czy... Pewnie przez te kamienie. Może go tam przywaliłem trochę. Ale i tak. Świetne trafienie dzisiaj. Dzień zrobiony, jak to się mówi. Dobra, jeszcze mam trochę czasu, także jeszcze trochę polatam. Teraz 50 groszy. Na 48, 47. Pewnie jakieś 10 groszy albo 20. Zebrane. No, 10 groszy. W międzyczasie jeszcze wpadło niedużo. Parę drobnych. 80-90 groszy. Parę kapsli. Teraz mam sygnał też jakiś monetkowy. 49-50. Jeszcze nie kopnięty. Kopnięty. O. Nie 50, ale 20 groszy. Dobra, będę powoli kończyć jeszcze dosłownie z 10 minut i będę robić podsumowanie. Dobra, to już kończę ten wypad. Porządnie tam posprzątałem, byłem jakieś 6 godzin. To jest godzina teraz 12:01. Po 5 zacząłem, to jakieś 6 godzin. Grubo tam pozbierałem, sami widzicie, samych tych kapsli jest
zawleczek, no chyba z 200, z pół kilo jak nie lepiej, grubego złomu, kawał widły, żelazwo, pokrywka, garnuszka, śledziki, baterie, jakieś akumulatory, nie wiem co to jest, bateryjka, tu część od maszynki do golenia, dwa ołowie. W drobniakach dużo dzisiaj wpadło. Liczyłem jakieś 23 zł tutaj jest. Łańcuszek. Myślałem, że jakieś sreberko, ale niestety widać, że tu jest pordzewiały, to jakiś szajs. Fantem dnia dzisiaj. Pierścionek srebrny, jest próba 925, trochę wygięty. Ale ładny dzień zrobił. Super. Dobra, to dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak zawsze pozdrawiam wszystkich widzów, znajomych, poszukiwaczy. I do następnego odcinka. Na razie.